Halo, halo moi drodzy, cześć, dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku z Red Dead Redemption 2. Moi drodzy, zmierzamy do naszego obozu. W poprzednim odcinku, jeżeli dobrze pamiętacie, udało nam się kolejną osobę wyswobodzić. No ale cóż, dojeżdżamy do obozu i tutaj już widzę, że zaszło słońce dosyć szybko w sumie. W związku z tym myślę, że tutaj dobrym rozwiązaniem będzie się przespać, a potem, słuchajcie, spróbujemy ogarnąć właśnie kolejne zadanie dla Jose, które teoretycznie mi znikło. Ciekawe, interesujące. Domyślam się, że może to jest też kwestia pory dnia, tak mi się przynajmniej wydaje, więc myślę, że pójdziemy spać i prześpimy się, moi drodzy, do poranku. Wszystko nam się ładnie powinno zregenerować i tak dalej. No i zobaczymy, jak to będzie dalej, bo kurczę, jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekaw. A wam oczywiście przypominam, że jeżeli seria wam się podoba, pamiętajcie o łapce, komentarzu, subskrypcji i wpadnijcie też na wszystkie SM-ki, social media, linki macie standardowo, jak zawsze, in opis, czyli w opisie. No dobra, dzień doberek. Widzę, że tu się nam chyba odblokowała jakaś nowa misja. Koń wymaga wyszczotkowania, no poczekajcie, no nie możemy tak zrobić. Nie możemy, nie możemy. Czekajcie, trzeba go... Ale koleżanki mogłyby mnie przepuścić, byłbym wdzięczny. Dziękuję. Gdzie jest nasz konik? Tu jest nasz Geralcik. No, musimy go wyczesać, nie mamy innego wyjścia. Trochę ubrudzony jest. Proszę, patrzcie, jak się liśni od razu. Dobra, masz jedzonko i jeszcze cię poklepiemy. Proszę, sympatycznie. No dobra, mamy tutaj, widzę, jeszcze coś do zrobienia, tylko nie za bardzo wiem, o co chodzi. Wór podnieść, co ja mam z nim zrobić? Zabierz wór do wozu Pearsona? Przestań pracować. Aha, honorowe trybuty zostaną zamieszczone w codziennych pracach w obozie. Tego rodzaju wysiłki zostaną docenione przez cały gang. Czyli z tego, co widzę, możemy tutaj im pomagać, ogarniać różne rzeczy. Tutaj mamy zadanie, domyślam się, że to będzie zadanie z wytropieniem czegoś, z apolowaniem na coś, więc no, zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Dobra, gdzie mam to? Tutaj odłożyć po prostu? Okej, także słuchajcie, dowiadujemy się dużo większej ilości różnych rzeczy. Widzę, że nam tutaj chyba z gangiem coś wpadło. Tu pewnie będziemy musieli porąbać drewno. Czy ja muszę to jakoś klikać, czy on automatycznie nam ogarnie wszystko? No nie, automatycznie to nie za bardzo działa, ale w sumie... Aha, czyli musimy, rozumiem, wszystkie tutaj kłodziki ogarnąć. No wiecie co, powiem wam tak. Nie będę ukrywać, że nie są to jakoś złe zadania, aczkolwiek umówmy się, że na naszą serię to tutaj w ogóle nie ma racji bytu, dlatego że... No cóż, umówmy się, że to nam nic w sumie tutaj i tak nie da, więc nie będziemy już dalej drzewa rąbać. Natomiast my idziemy do Jose i zobaczymy, jakie on dzisiaj będzie miał dla nas zadanie i co będziemy musieli tutaj zrobić. Bo w sumie swoją drogą jesteśmy już bardzo, bardzo blisko, chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, ogarnięcia kolejnego rozdziału. Dolewając ropy do ognia. Aha, pociągi, zobaczymy. Oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. For you. That is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek.
Leave it hidden somewhere near there. Okej, czyli już widzę, że mamy wypadzik, żeby tutaj ogarnąć, natomiast widzę, że... Czy to jest to... A, czyli tutaj, zobaczcie, czyli odblokowały nam się nowe misje, aczkolwiek mamy wybór albo wóz z ropą Cornwalla, albo możemy zrobić misję kolejną dla Majka Bella. Natomiast nie będziemy tego oczywiście robić. Wozy, które można ukraść dla Johna, są oznaczone na radarze jako... No dobra, to już dążyłem zauważyć, więc tutaj mi się... Nic więcej nie ogarnęło. Czy my możemy w jakikolwiek sposób gang tutaj wesprzeć? Księga rachunkowa, czekajcie, zobaczmy, co my tutaj mamy możliwość do zrobienia. Daj przedmioty, daj pieniądze. Czy możemy coś wam przekazać? No teoretycznie mogę i w sumie nie wiem, czy nie byłoby... Przekażę zasoby, aha, czyli to muszę powolutku, pojedynczo. W ogóle widzę, że jeżeli chodzi, słuchajcie, o zasoby gangu, to one się tutaj jakby już... delikatnie wyczerpują. Zostało dyszka, tylko że to też jest chyba kwestia tego, że ulepszyłem parę rzeczy. Więc to tak, wiecie, swoją drogą. Także myślę, że spróbujemy to przekazać i mam nadzieję, że pieniążki tutaj jakoś podskoczą, oczywiście. O, i dostaliśmy oddać biednym osiągnięcie jeszcze. Zobaczmy jeszcze księgę rachunkową, ale to raczej nam nic tutaj nie da, bo z tego też, co widzę, nie możemy za bardzo nic ulepszyć. Artur, złota obrączka, proszę. W sumie to tylko my praktycznie tutaj przekazujemy jakieś rzeczy. Co za typki. Bo nic więcej chyba raczej tutaj nie możemy zrobić, prawda? Możemy albo dać pieniądze, zwiększ ilość... Czekajcie, może przekażmy im tak, ja wiem... W sumie mamy trochę, to może te 33... A nie mogę tak... A nie, dobra, jest 33... To przekażmy im to 33, niech mają, a my będziemy mieli teoretycznie równego tysiaczka. Także nie jest tutaj źle i widzę, że nic upgrade'ować na razie nie możemy, także wszystko jest... Pięknie, ładnie, sympatycznie. Dobra, idziemy, słuchajcie, na Geralta i będziemy słyszeć się już przy wozie. Okej, moi drodzy, słuchajcie, dojeżdżamy już powolutku, małymi kroczkami do celu. W związku z tym zaraz będziemy musieli tutaj buchnąć wozy, tylko... mam pewne złe przeczucia co do tego i to chyba nie będzie takie hop-siup łatwe. Natomiast dobra, uciekaj. Oddalmy naszego konia. Ale tu widzę, że chyba możemy po prostu sobie... A nie, to nie jest, przepraszam, ten wóz. Oni widzę, że tutaj mają strażnik. Okradnij, uspokój, uspokój. Ale... Ja już widzę, że... Będzie lepiej, jeśli stąd pójdziesz. No dobra, a już sobie idę, koleś. Uspokój się, już sobie idę. Zjeżdżam stąd. Ale wiecie co? Już widzę, że nie zrobimy tego tak, jakbym tego chciał, żebyśmy zrobili. Nie damy rady tego zrobić po cichu chyba. Bo tutaj jest ich naprawdę, naprawdę dużo. Dobra, zróbmy tak. Załóżmy maskę, żeby nas za bardzo nie widzieli. I teraz pytanie jest takie. Tu jest ich dwóch, w środku jeszcze ktoś jest. Jest ich strasznie dużo tutaj. Więc domyślam się, że po cichu raczej tego nie zrobię. Chociaż... Słuchajcie, teoretycznie można by to spróbować zrobić po cichu, tylko musielibyśmy wejść od strony chyba tych. Aha, bo ja założyłem maskę, oni... A, dobra, słuchajcie. O cholera, ile ich tu jest. Ja pierdziele, padniemy, padniemy zaraz, padniemy. O cholera, jasna. No, to już jest po mnie. To nie jest takie proste, jakby to miało wyglądać. No nie wierzę, że mnie kurna zastrzelili. Ale mnie ich goni, nie wiem czy widzicie. Dobrze, że w sumie, że ja zaraz umrę. Leka... Jeszcze gdybym zdążył użyć lekarstwo. Wiecie co? Zastanawiam się, jak to zrobić. Naprawdę, zastanawiam się, bo tu jest ich strasznie dużo. I teraz pytanie jest następujące. Czy ja chcę po prostu wejść na Hama, wziąć to i uciekać? Czy zrobić to jakoś inaczej? Bo nie wydaje mi się, żeby to w ogóle nam się udało w jakikolwiek sposób. Jedyna możliwość, jaka jest, to tak jak już mówiłem, wskoczyć, ukraść i spierdzielać jak najdalej. Ale to nie jest takie proste. Niestety.
Tutaj niby przeskoczymy, ale kurde, czy jest sens? Tu jeszcze jakiś pies jest, widzę, słyszę. O, nie widzę stąd. Dobra, słuchajcie, spróbujemy to w takim razie zapierdzielić. Tylko, że oni mnie zestrzelą na bank. No, nie. To tutaj niestety będziemy mieli zupełnie inne... Zupełnie co innego musimy zrobić. Domyślam się, że będziemy musieli ich wszystkich wybić, bo już widzę, że tak, po cichu się tego nie da zrobić. Nieważne, jak bardzo bym się starał, nie jestem w stanie tego zrobić po cichu. Sorry, nie chciałem zabijać psa, ale niestety... Kurde! Nie zrobimy tego. Powiem wam szczerze, że nie ma chyba najmniejszej możliwości. Co najwyżej mógłbym tu spróbować wejść. Ale to i tak się mija z celem. Ich jest tu po prostu za dużo i... Ja nie mam też, kurczę, lepszej broni. Skubańcy, słuchajcie, mają tyle życia. Tu w ogóle jeszcze z tyłu nam wyszedł. No nie, to jest nie do zrobienia. Nie ma opcji, słuchajcie, żeby te wozy ukraść. Pomiń punkt kontrolny. Co mi daje pominięcie punktu kontrolnego? Może nas od razu jakby wrzuci do wozu? Żartujecie sobie ze mnie teraz. Wiecie, co wam powiem? To akurat mi się bardzo średnio podoba, dlatego że... A gdzie my mamy z tym? A tutaj musimy... Czyli z tego, co widzę, mamy tutaj możliwość tak na dobrą sprawę skracania sobie misji. No dobra, spróbowaliśmy tego, natomiast nie wydaje mi się, żebyśmy tego używali w przyszłości. No bo umówmy się, co to jest za filozofia przewijać sobie misję, jeżeli jakąś mamy do zrobienia. Więc jeżeli może macie jakiś tip, pro tip, jak to trzeba było zrobić, to byłbym bardzo, bardzo wdzięczny, bo w sumie... No nie wiem, jakby to trzeba było zrobić bez konieczności ogarniania reszty całej. No ale dobra. Oj, chyba właśnie przejechałem jakiegoś ptasiora. Oczywiście, że tak. Chociaż w sumie, gdybyśmy może mieli lepsze bronie... Może by się coś udało zrobić. Dobra, misja wykonana. Dolewając ropy do ognia. I teraz tak, zerknijmy sobie, jak tutaj wygląda sytuacja. Dostarcz wóz do punktu dostawy. No tego na pewno nie zrobilibyśmy, bo jak żeby inaczej. No nie idzie i nie da rady. Natomiast, no, domyślam się, że tą misję trzeba było pewnie zrobić nieco później. No dobra, no my chyba, słuchajcie, będziemy musieli wrócić. Jak już robimy misję dla Jose, no to oczywiście sobie wrócimy. Także, moi drodzy, my słyszymy się już... Dopóki jest poza zasięgiem, będziesz znaczy, na jaką musisz podejść bliżej. No chyba sobie żartujecie. No dobra, realia tej gry są takie, jakie są, czyli musimy dojść daleko do konia. Dobrze, moi drodzy, także my słyszymy się już w obozie. Okej, słuchajcie, jesteśmy już w obozie. No i cóż, ciśniemy dalej misję dla Johna. Johna. I think we need another man. Charles? I'll go get him. Meet us at the wagon when you can. Sure. See you, Arthur. Ain't that dumb. Next time, let the wolves eat all your brain. Then you'll be a genius. Będziesz geniuszem. Powiem wam, że kurczę, ta misja może być naprawdę bardzo, bardzo ciężka, tak mi się wydaje. O, mamy, widzę, nową misję tutaj odblokowaną. Tym razem jest to misja dla Abigail. Natomiast my mamy się spotkać w którym miejscu, bo tak jakby nie widzę gdzie. I domyślam się, że to chyba nie będzie tak szybko tutaj aktywne. Chyba, że jakimś magicznym, czarodziejskim cudem będzie. No ale dobra, no cóż, na razie wyszło jak wyszło, no to cóż, słuchajcie, nie zostaje nam nic innego jak ogarnąć misję dla Abigail, jeżeli jesteśmy już tutaj dostępni, że tak powiem. What is it? Can I ask you a favor? Probably not. Rybak ludzi. Would you
do something with Jack? He seems kind of down. All this upheaval can't have been easy on the poor kid. Why? Because I'm your preferred nursemaid? Because he likes you and, well, you know his father's useless. Okay. Thank you. No dobra, podejdź do Jacka. No okej. Zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądała sytuacja. Dobra, gdzie jest Jack? Jack, come back. Rozumiem, że to jest ten mały chłopiec tutaj. Raczej na pewno. What you up to? Playing. Anything fun? I guess. I guess. Come fishing with me. Fishing? Sure. You're. It's about time that you started earning your cape. Okay. Good. Let's go get your okay. Pole. Now, you do have a fishing pole, don't you? I sure do. Uncle Jose made me one. Good. Well, let's go get it then. Go catch us some fish. Yeah. Czyli tak na dobrą sprawę, moi drodzy, będziemy ogarniać początki łowienia ryb, tak mi się przynajmniej wydaje. Już się troszeczkę obawiam. Dobra, młody, wsiadaj. No, tak też można wsadzić wędkę. Jak najbardziej. No dobra, jedźmy już. Dobra, kompetencja zaprzeczenia by się... Dobra, czyli będziemy mogli łowić ryby, natomiast umówmy się, że jakoś średnio mi się uśmiecha łowić ryby tutaj w Red Deadzie. Tak samo jak w Far Cry'u. W Far Cry'u też nie wiem, czy pamiętacie, była możliwość łowienia ryb, ale jakoś nigdy mnie to nie... jarało, że tak powiem? Coś w ten deseń, także wychodzi to jak wychodzi. No dobra. To jest daleko w ogóle? Czy tu kawałeczek? Kawałeczek, dobra, na spokojnie. Just talking silly. Been a tough few weeks up in that snow. I like the snow. Yes, but not like that. When are we going back to the other camp? The one near Blackwater? Yeah. Well, we're not. No właśnie, do Blackwater to jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałeczek. No to jest dobra, zobaczymy jak się słuchajcie te ryby łowi. Jestem bardzo ciekaw. Ustawił książkę. To myślę się, że pewnie będziemy... Prośba o przedmiot. Towarzysze czasami proszą o pomoc, że znajdzie i przynieś im do wózu, a otrzymasz nagrodę. No świetnie. Czyli... Domyślam się, tylko pytanie teraz, czekajcie, czy ta książka gdzieś będzie tutaj zaznaczona, gdzie możemy ją zdobyć? Raczej nie wydaje mi się, żeby coś tu było, natomiast wiadomo, do Blackwater to my na razie dostępu jako takiego nie mamy. I raczej nie mam za bardzo ochoty się tam, że tak powiem, ogarniać. Dobra, przytrzymaj tabel, by wybrać koło przedmiotów, czyli domyślam się, że pewnie musimy wybrać sobie... Tu jest wędka. No widzę, że ryby są. O Boże, wyboru przynęt na ser. Aha, czyli mogę tylko na przynętę z sera, okej. Na łowienie bassa niebieskiego. Ciekawe, dlaczego tego nie przetłumaczyli. Płynnym ruchem wyrzucić przed siebie. Przytrzymaj, by złapać wędkę. No trzymam. I co teraz? No właśnie nie wiem, czemu nie łowię, bo... A, dobra. Mocniejsze naciągnięcie. Pójść, aby zarzucić. Okej. Okay. Naciśnij, gdy zaczepisz rybę, gdy poczujesz silne branie. Aha, czyli możemy na lewo, na prawo, tylko niestety problem polega na tym, że jest kamera, kurczę, skierowana na młodego. I nie za bardzo widzę, co tam się dzieje. A mogę sobie troszeczkę zwinąć ten... Nie, nie mogę. No dobra, ale nie mogę zmienić kamery, kurczę, o. Czy mi się złapało? Aby opanować szarpiącą się rybę. Ale jak ja mam ją opanować? Przytrzymaj, by holować rybę, gdy się zmęczy. Okej.
Ryba się szarpie, ale ja nie widzę, że to w ogóle, że tak... No czekajcie. A teraz, a następnie? Aha. Aha, czyli musimy patrzeć, czy się szarpie. I wtedy szybciej, tak? Z R-em teoretycznie wchodzi. Super, złowiliśmy jakąś płotkę. Zachowaj, odrzuć. Dobra, wiecie co? Ja raczej nie będę się tutaj bawić w łowienie ryby, bo widzę, że w przypadku Red Dead Redemption... Co chcesz zrobić, młody? Ale ja nie chcę używać przynęty. Poczekamy na młodego. Nie, ja nie chcę przynęty żadnej i chcę po prostu zwykłą moją broń. No, zwykłą rękę. Czerwonych kwiatków? Niekoniecznie. Będziemy za nim, słuchajcie, podążać, bo mam dziwne wrażenie, że... Aha, wróć na łowisko. Po cholerę ja mam łowić te ryby. Ja nie chcę łowić ryb w Red Deadzie. Nie po to gram w tą grę, żeby, kurde, łowić ryby. O, co za bezsens, powiem wam szczerze. No i dobra, i jak my mamy teraz jeszcze raz to zrobić, bo ja totalnie nie czaję. Cyk. Przytrzymaj, by wziąć zamach. Nie wiem tak na dobrą sprawę, który jest który. Dobra. Aha, zarzucić jeszcze raz. No ale... O co chodzi? Nie czaję tego. Naprawdę nie czaję. Dziwne to jest. Mocniejsze na odciągnięcie wędki przed wypuszczeniem pozwoli... Aha. Ryba zrobione przynajmniej z reguły zaczynają skupiać zanim popnął haczek, ale ja nie widzę stąd... Then something happens. You can get food for days. Really? If you're lucky. But until then you just. Najgorsze jest w sumie to, że. Try not to worry. Słuchajcie, tutaj nie ma możliwości za bardzo. Zwinięcia troszeczkę, wiecie. Dopała się. You still all right over there? I'm fine. Just want to catch one more. Dobra. Zapaliśmy. Aczkolwiek nie będę ukrywać, że nie jest to moje, że tak powiem, ulubione zajęcie. Dobra. Czy my już skończyliśmy łowienie ryb? Bo bardzo mi się to średnio podoba w tej grze z kitu. Necklace? For mama. Sure. What a fine young man. In such complex circumstances. Oho. Arthur, isn't it? Arthur Morgan? Who are you? Yes, Arthur Morgan, Vander Lyn's most trusted associate. You've read the files. Typical case, orphan street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton? Agent Ross. Czy będziemy pracować dla detektywów pod przykrywką? Nice to finally meet. We know a lot about you. Do you? You're a wanted man, Mr. Morgan. There's $5,000 for your head alone. $5,000 for me? Can I turn myself in? We want Vander Lyn. Old Dutch. I haven't seen him for months. That's so. Because I heard. Guy fitting his description robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass. Oh, ain't that a little old-fashioned nowadays? Apparently not. Listen. This is my offer, Mr. Morgan. Bring in Vander Lyn, and you have my word you won't swing. Oh, I ain't gonna swing anyways, Agent Milton. You see. I haven't done anything wrong, aside from not playing the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender? He was pretty shot up by the time I got to him. So really, it was more of a mercy killing. Slow, but merciful.
You enjoy being a rich man's toy, do you? I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery, and you will die. Savagely, all of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid. Czyli nas zostawił, natomiast dał nam informację, co możemy zrobić. No one to worry about, no one at all. Come on, let's pick up your things and get home. No okej. Okay. Powiem tak, łowienie ryb w Red Deadzie bardzo średnio mi się podoba. Będę z wami uczciwy. Nie jestem fanem i no nie. Definitywnie nie. Ale to, wiecie, swoją drogą. No dobra. Czyli co, wracamy w takim razie do obozu i teraz jest pytanie, czy będziemy mieli tutaj jakąś scenkę. What did they mean about Mac? Is he in jail? No, I don't think so. No, tak raczej chyba go już nie ma z nami. Like I said, don't worry about them. World is full of disagreeable men. That's why you got all of us to protect you. Folk like them. Now, how about that necklace you made? You still got it, right? Yeah, I got it. Good. Did you like fishing? It was okay, I think. It's a lot of waiting around. Strasznie dużo czekania. No mnie osobiście się bardzo nie podobało to łowienie i nie jestem fanem i raczej nie będziemy tutaj łowić ryb, żeby było po prostu, żeby było. Także bardzo średnio, powiem wam szczerze, bardzo, bardzo średnio. There you are. How you boys getting on? Great. We caught a fish and I made you this necklace. Ain't that pretty? Not the luckiest. Did you thank Uncle Arthur? No need. We had a good time. What's wrong? Nothing. Just met some folk. I better go speak with Dutch. Okay. Hey. You did real fine, kid. Thanks. Czy jednak będziemy gadać z Dutchem? We got a problem. What? I just met some guys out near the river. A fella named, Milton, and, I don't remember the other fella's name. Ross. Milton and Ross. And they are employees of the Pinkerton Detective Agency. And they know about the train, and they know we're here. Were you followed back here? No. They know we're near here. And they want you, Dutch. They offered me my freedom in exchange, they did. Why didn't you take it? Very funny. Well, what do we do now? I say we do nothing, just yet. It's just trying to scare us into doing something. Wiecie, co, średnio mi się ten Dutch podoba. We have turned a corner. We survived them mountains. We just need to stay calm. Mam pewne przypuszczenia, że to nie będzie takie hop-siup do przodu z tym Dutchem i zapewne wszystko się gdzieś tam w przyszłości jakby ogarnie. Dobra, rybak ludzi. Mam naprawdę, przyznam się szczerze, bardzo mieszane uczucia co do możliwości łowienia tutaj niestety. Ale dobra, moi drodzy, na dzisiaj to by było na tyle. My będziemy słyszeć się w kolejnym odcinku już niebawem, a za dzisiaj wam dziękuję, a jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie o łapce, komentarzu, subskrypcji, wpadnięciu na wszystkie SM-ki, social media, linki macie oczywiście w opisie do filmu. No i co? Słyszymy się w następnym odcinku. Także dzięki wam za uwagę, trzymajcie się jeszcze raz, cześć, pa! No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa!